Witam serdecznie wszystkich hodowców. Tak z reguły słyszymy na filmach, które nagrywa chociażby Krzysiu Kłos. W takim nietypowym miejscu na gorąco po bardzo emocjonującym meczu Wisły Kraków z Górnikiem Zabrze. Jesteśmy tu w jednej z lóż na stadionie i chciałbym was bardzo przywitać i zaprosić, bo to spotkanie nie jest przypadkowe. Jesteśmy tu w dość ciekawym gronie. Jest Kuba Błaszczykowski, jako gospodarz też tego miejsca, tak można powiedzieć, tak samo jego brat Dawid. Jest prezydent świeżo upieczony, tak możemy powiedzieć, bo od niedawna Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Jest kolega Jurek Koźlik i Patryk Wróbel, nie trzeba ich przedstawiać. Ja chciałbym w paru słowach tylko zaprosić was i oddać głos tu gościom, przede wszystkim prezydentowi Kubie, właśnie głos zapraszający do drugiego święta hodowców gołębi pocztowych. Tak się składa, że to święto pierwsze 11 listopada 2017 roku odbiło się szerokim echem, było naprawdę dużym wydarzeniem. Ja ciągle jestem pod wrażeniem i liczby osób, które wzięły udział, i osób, które ofiarowały gołębie, ale i tych osób przede wszystkim, które wylicytowały te gołębie, bo zebraliśmy naprawdę ogromną kwotę dla dzieci podopiecznych Fundacji Kuby Błaszczykowskiego Ludzki Gest, było to prawie 600 tysięcy złotych. I chcielibyśmy na takie święto połączone również z aukcją zaprosić w listopadzie tego roku, konkretnie 23 listopada, także do Katowic, do tej samej hali, galerii Szyb Wilson, bo myślę, że jest to miejsce wyjątkowe, unikatowe i warto się tam spotkać i świętować. Mało mamy takich okazji, żeby się spotykać w gronach naszych rodzin jako hodowcy gołębi, dlatego tym bardziej chciałbym na to święto hodowców zaprosić i jest ono organizowane przez Fundację Kuby Błaszczykowskiego Ludzki Gest i nasz związek, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. Dlatego na sam początek może oddam głos panu prezydentowi, by w paru słowach zaprosił na to wydarzenie. Witam wszystkie hodowczynie i wszystkich hodowców. Jak tu ksiądz Jerzy powiedział, zapraszam wszystkich oczywiście na to święto hodowców, które głównie ksiądz Jerzy organizuje w Katowicach, w Szybie Wilson. Święto hodowców to nie jest tylko takie święto dla hodowców, to jest piknik dla całych rodzin. Ja byłem tam 2 lata temu, wspaniała organizacja ze strony księdza. Widziałem całe rodziny dobrze bawiące się. Ksiądz wtedy przygotował mnóstwo atrakcji. Wierzę, że w tym roku również przygotuje wspaniałe niespodzianki i atrakcje dla całych rodzin hodowców. Oczywiście podczas tego święta, pikniku, każdy z was będzie mógł wesprzeć dzieci potrzebujące za sprawą Fundacji Kuby. Wiem, że hodowcy mają wielkie serca. Ja widzę często w mediach społecznościowych, jak pomagacie w różnych akcjach charytatywnych i wierzę w to, że tak jak 2 lata temu, teraz też wspomożecie dzieci przez Fundację Kuby. Zapraszam jeszcze raz wszystkich do udziału w tej imprezie. Dziękuję bardzo za te słowa naszego nowego prezydenta. Cieszymy się, że jest z nami, że nas wspiera i popiera, że jest za organizacją tego typu imprez, bo myślę, że one są ważne i potrzebne. Poproszę teraz Kubę Błaszczykowskiego, którego przedstawiać nie muszę, żeby również parę słów do nas powiedział. Na samym początku chciałem bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować za tą naszą wspaniałą, za tą waszą wspaniałą akcję, którą zrobiliście 2 lata temu. Powiem szczerze, że przez 2 lata troszeczkę się też nauczyłem. Nauczyłem się, a tu za sprawą księdza, tego, że gołębie można trenować, że gołębie mogą mieć swoją dietę, że gołębie mają treningi. Także dopiero teraz zagłębiłem się w tym wszystkim. Nie spodziewałem się, że to jest, to wszystko jest robione z takim rozmachem naprawdę, za co tutaj dziękuję księdzu, że mnie tutaj naprawdę mocno poinformował. W imieniu też wszystkich, naprawdę wszystkich dzieciaków, dzięki wam, które otrzymały pomoc z ostatniej akcji. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy również za wsparcie naszej fundacji kolejną imprezą. Myślę, że to, co mnie też bardzo mocno zaskoczyło, to jest to, że pokazaliście w tych 2 lata temu, że naprawdę jesteście bardzo mocnym i wrażliwym społeczeństwem.
A jeżeli człowiek ma wrażliwość, to myślę, że wrażliwość jest czymś pięknym. Dlatego dziękuję Wam właśnie za tą Waszą wrażliwość. Zachęcam, dziękuję wszystkim też hodowcom, którzy przekazali te gołębie, bo z tego, co sobie dobrze przypominam, w tamtym roku, 2 lata temu było ponad 200 gołębi i zwoziliśmy je, grając wtedy w Niemczech, zwoziliśmy je praktycznie z całej Europy. Także dziękujemy bardzo serdecznie. Myślę, że obojętnie co nie powiem, to i tak będzie mało, dlatego po prostu niekiedy słowa to jest za mało, ale myślę, że to jest najważniejsza i to jest rzecz, którą musicie od nas usłyszeć i zapraszamy bardzo serdecznie i dziękujemy bardzo za wsparcie i ja jestem spokojny i na pewno jestem święcie przekonany, że ta impreza się uda, że będzie wspaniałe święto hodowców gołębi pocztowych i mam taką nadzieję, że wszyscy wyjdą z uśmiechem na twarzy, tak jak dzięki Waszej pomocy wychodzili, czy tam dzięki Waszej pomocy, jaką otrzymali przez naszą fundację, wychodzili od nas z fundacji. Także dziękujemy Wam jeszcze raz, pozdrawiamy bardzo serdecznie i być może do zobaczenia, bo oczywiście od razu chciałem się troszeczkę też usprawiedliwić. Wszystko zależy od tego, czy będę miał jakieś... Niestety związane z moim wykonywanym zawodem obowiązki. Jeżeli nie będzie tych obowiązków, to będę chciał naprawdę wspólnie z Wami uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu i myślę, że będziemy się wspólnie fajnie bawić. Dziękuję jeszcze raz. Myślę, że na Kubę poczekamy nawet do dnia następnego albo z 2 dni dłużej, żeby się z nim spotkać. Chciałbym na chwilę oddać głos też bratu Kuby, bo on wykonuje tę czarną robotę w fundacji. Ja bym chciał, żeby tylko krótko powiedział, jak ta fundacja funkcjonuje i ile jest tych próśb, bo to rzeczywiście tak się wydaje. Fundacja ma tam jakiś rozmach, natomiast no nie wiemy, jak tak naprawdę wygląda ta czarna robota, ile często jest tych telefonów, listów, które dostajemy. Dlatego ja Dawidowi bardzo za to dziękuję, bo jestem w zarządzie tej fundacji, bo robi świetną robotę, ale też niech powie w paru słowach, jak taki zwykły, szary dzień fundacji wygląda. Witam serdecznie wszystkich. Ja może też zacznę przede wszystkim od podziękowań, bo byłem świadkiem i miałem tą przyjemność być w tamtym roku, znaczy 2 lata temu na tej imprezie i naprawdę wywarła na mnie wielkie wrażenie. Więc przede wszystkim dziękujemy za te pieniążki. Mogę powiedzieć, że dzięki tym pieniążkom kilkaset dzieciaków otrzymało dofinansowanie. Były to dofinansowania zarówno w poratowaniu życia, można powiedzieć, że patrząc na różnego rodzaju operacje, można powiedzieć, że były dofinansowania do różnego sprzętu rehabilitacyjnego, które ułatwiały życie dzieciakom z dysfunkcją. Można powiedzieć, że finansowaliśmy wiele wyjazdów na różnego rodzaju turnusy rehabilitacyjne, które również pomagały funkcjonować. I wiele, wiele innych. Także bardzo, bardzo za to dziękujemy. No jeśli chodzi o ten dzień, codzienność naszej fundacji, no jest naprawdę mnóstwo próśb. Każda prośba przynosi następnych 5-10. Także tak naprawdę dziennie od 20 listów, 20-30 maili, no i dziesiątki telefonów z prośbą o pomoc. Naprawdę tych próśb jest coraz to więcej i nie jest łatwo, że tak powiem, nad tym wszystkim panować, ponieważ no, ogrom pracy fundacji, który wykonuje przede wszystkim też nasza Magda, która każdą prośbę analizujemy, każda prośba jest czytana, każda prośba jest, że tak powiem, przez nas przygotowywana do jakiegokolwiek dofinansowania, więc tak jak powiedziałem, dziękujemy za to, bo te pieniążki, które otrzymaliśmy właśnie z takich akcji jak licytacja gołębi, pomagają nam właśnie w tym, żeby te prośby, które otrzymujemy, właśnie można było rozpatrywać pozytywnie. Dziękuję bardzo Dawidowi. Na Śląsku jest taki może stary, ale warty przypomnienia kawał, jak to woźnica taką furą, jak to się mówi, przywiózł węgiel i oczywiście furę ciągnął koni, krzyczy do ludzi, węgiel, żech przywiózł.
na co koń się obroca, tyś przywiózł. Ja chciałem nawiązać do tego, co tam Kuba mówił, gdy chodzi o moje zaangażowanie, organizację. To jest dokładnie tak samo, bo nie oddam głosu ani panu, tu mojemu koledze Jurkowi Kozielkowi, ani Patrykowi, mojemu przyjacielowi, bo ten mój udział w tym jest dokładnie taki sam jak ich. To są ludzie z komitetu organizacyjnego. Ja sobie bym bez ludzi i to jeszcze innych, bo jest i Denis. W tej chwili chcę powiedzieć, że nie tylko z Europy będziemy zwozić gołębie, bo w tym czasie teraz właśnie w Chicago jest Tomek Borkowski z Koby, którego nie trzeba przedstawiać. Już zorganizował ponad 20 gołębi z Stanów Zjednoczonych, najlepszych hodowców, niejaki Mike Ganus, którego nie trzeba przedstawiać, ofiarował 4 gołębie na naszą aukcję, ale to za przyczyną innego hodowcy, który jako 7-latek wyjechał do Kanady, też trochę znanego w naszym kraju, Stanisława Gawła. Mamy takie gołębie i myślę, że będzie to wydarzenie przynajmniej od strony tych gołębi, które będziemy mieli jeszcze większe. Także już dzisiaj dziękuję bardzo i Jurkowi, i Patrykowi, ale Denisowi, mojemu kuzynowi, no tym wszystkim, bo nie sposób wymienić te osoby, które będą zaangażowane w organizację, bo myślę, że bez tych osób nie dalibyśmy rady. Chcę powiedzieć, że będziemy działać szeroko i wspólnie, nie tylko u Krzysia Kłosa na naszegolebie.pl, ale i na Super Gołębiu, i na Pitchbook. Wszędzie będzie można znaleźć informacje. Gramy razem tym razem, wszyscy, którzy będą chcieli, i strona PZHGP, i hodowca, i dobry lot, i Putman magazyn, także wszystkie te czasopisma, które mamy dostępne, a których nie wymieniam, będą nagłaśniały to wydarzenie. Chcę też powiedzieć, że staramy się bardzo atrakcyjnie przygotować ten konkurs z nagrodami. Już mamy wstępnie obiecany skuter od Jacka Cebuli, który prowadzi też oprócz sprzedaży produktów dla gołębi taki sklep ze skuterami. Być może pojawi się jeszcze coś większego na ten konkurs z nagrodami. O szczegółach będziemy was informować. Myślę, pod koniec sierpnia ruszamy na naszych stronach, w mediach z informacjami. A to jest taki pierwszy film, który zapowiada to wydarzenie. Dziękuję bardzo za to spotkanie, za uwagę i bardzo zapraszam. Ja osobiście też jeszcze przepraszam, że tak troszeczkę nie tyle spóźniony, ale bardzo serdecznie chciałem podziękować w imieniu fundacji. Naprawdę i organizatorom również. Dziękuję bardzo. Dziękuję. My już tyle razy się widzieliśmy w sumie 2 lata jak temu zbieraliśmy tak właśnie gołębie z całej Europy, że częściej tutaj Patryka widziałem niż swoją żonę w pewnym okresie, ale to dobrze tylko i wyłącznie o Patryku świadczy, bo naprawdę przebył setki tysięcy, chyba nie skłamię, jeżeli tak powiem, no nie setki tysięcy, nie, ale tysiące kilometrów, żeby te wszystkie gołębie mogły być właśnie na tym... Na tej imprezie. Jeszcze raz dziękuję wam naprawdę bardzo serdecznie za wsparcie i myślę, że to będzie dobrze, jeżeli powiem, że razem możemy więcej. Dziękuję. Kuba, ja chciałem pogratulować dzisiejszego meczu też, bo to z Górnikiem pierwsze zwycięskie. Przekażę chłopakom.